Okej, kolejna część wymiany pompy paliwa. Postanowiłem tutaj teraz nagrać te narzędzia, których ja używałem czy nadal będę używał do wymiany tej pompy. Czyli tak, ósemka M8 z grzechotką do odkręcenia pokrywy czy zaślepki, mały śrubokręt do podważenia czy ewentualnie wypięcia przewodów, duży tempo zakończony śrubokręt do odkręcenia tej nakrętki, młotek, no powinien być gumowy, gdzieś tam mam, ale przy delikatnym używaniu może być, klucz 24, ja akurat mam, ale możemy użyć kombinerek czy jakiegoś innego uniwersalnego, APC do wyczyszczenia, czyli płyn rozrobiony, to All Purpose Cleaner, to się tak ładnie po angielsku nazywa, czyli płyn do czyszczenia. Wziąłem olejarkę z racji tego, że jest tam gumowa uszczelka i tak jak przy montażu filtra oleju w samochodzie posmarują delikatnie, żeby się dobrze dokręciła i dobrze ułożyła, nie przycięła. No rękawice i jeszcze tutaj teraz przyniosłem, bo powinienem, rękawice nitrylowe, czyli takie jednorazówki, bo babrając się w tej benzynie, później pół dnia mi ręce nie mogłem rąk domyć i śmierdziało benzyną. Jak już widzicie tutaj, o tu ostatnio wyjąłem tą starą pompę, narzędzie na chwilę odsuniemy na bok. Aha, no i jeszcze jakiś papier jednorazowy czy szmaty do wycierania, narzędzie o na bok położymy. To jest to, co demontowałem, stara pompa, tak ona wygląda, tam filtr możemy sobie zobaczyć, wygląda na czarny. Czyli no nam się wydaje, że lejemy czyste paliwo, a jednak to paliwo przez te 20 lat jest trochę brudne. Ja teraz sprawdzę jeszcze, czy mi będzie pasowała ta, którą zamówiłem, bo widzę już na pierwszy rzut oka, że coś tu jest nie tak, że konstrukcyjnie inaczej to wygląda. Zamówiłem firmy Mele. Made in Germany. Także zobaczmy, co to nam przyszło. Przyszła nam taka pompa. O. Wyciągamy tą firmę Mele. Już widzimy, że troszeczkę może się różnić. No tak, może się różnić. Ustawimy ją tak. Aha, dobra. Na pewno różni się tym tutaj. Na pewno tu wpinamy, które pokażę, będę zakładał. Gniazdo, no jest trochę inaczej ulokowane gniazdo, także no zobaczymy, czy to będzie pasować, bo to, że jest coś zmienione konstrukcyjnie, to nie znaczy, że nie będzie nam pasowało. Mamy uszczelkę, to mniej więcej wygląda tak samo, jest ten znacznik, który musimy pamiętać, żeby był na zewnątrz, tu też jest znacznik, tu jest jedna sprężyna, tu są dwie sprężyny. No jak nie wiadomo, o co chodzi, to chyba chodzi o pieniądze. Jeżeli na jednej sprężynie możemy zaoszczędzić razy x tysięcy takich modułów, no to nagle się okazuje, że zostają grube miliony w portfelu producenta. Ale różni się to budową tutaj, na pewno. Nie widzę tu jakiegoś filtra paliwa. No ciekawe, czy to będzie działało. Sam jestem ciekaw, bo budową się różni na pewno. Ale zobaczymy, czy ta budowa wpłynie na jej funkcjonowanie. Także tak się różni. Aha, tu widać, że inaczej jest rozwiązana kwestia pływaka. Pływak ma inny kształt. No mam nadzieję, że to w niczym nie będzie przeszkadzało i będzie funkcjonował i pokazało dobrze. I inaczej jest mocowany. Zapewne pewnie będzie chodził w ten sposób. Zaraz go tu spróbujemy zamocować. A, chyba tak. Jednak tak, chyba będzie trzeba go zamocować. Teraz go tu zamocujemy i będziemy postępować dalej. O właśnie, w ten sposób. Czyli to Mele od oryginału się różni. Teraz zobaczymy, czy to nam będzie przeszkadzało w właściwym funkcjonowaniu pompy. O, założyłem pływak. Czyli on chyba będzie działał tak. Jeszcze przeczytamy. Zawsze człowiek, jak chce zostać bohaterem w swoim domu, to nie czyta instrukcji obsługi, a czasami warto, żeby się nie pomylić. Ale w każdym razie już widać różnicę w budowie. No zobaczymy, czy to będzie w jakikolwiek sposób wpływało na działanie tej pompy, czy będzie działała, jak będzie działała. No zobaczymy, czy da się to wszystko
fajnie, fajnie złożyć, założyć. O tym wszystkim powiem. Jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Oczywiście zawsze zaczynamy od tych grubych rzeczy i zakładamy, że to pompa paliwa, że to się z tym się wszystko dzieje. No ja tak samo zrobiłem, zamówiłem od razu tą zamienną pompę, ale na razie najpierw należałoby sprawdzić, oczywiście zacząć od czego? Od sprawdzenia, bo pompa ma swój bezpiecznik, który znajduje się w kombi tutaj. Tak. Oj, trochę nam się bałaganu porobiło, ale to nic. Pochowamy to. I teraz należałoby sprawdzić bezpiecznik. A jeżeli bezpiecznik, to jest bezpiecznik tutaj. Wam pokażę. Czwarty od dołu. 15 lub 20 amper. W internecie znalazłem, że będzie to... Staram się...